Dawno, dawno temu żyła mała dziewczynka. Dziewczynka cały czas chodziła w czerwonym kapturze, dlatego wszyscy nazywali ją czerwonym kapturkiem. Kochanie? Tak, mamo? Wiesz, że babcia jest chora. Mogłabyś jej zanieść ciasteczka, które upiekłam i świeże zioła, które zebrałam? Oczywiście, mamusiu. Dziewczyna, ubrana jak zawsze w czerwony kaptur, wyruszyła do domu swojej babci. Nie zbaczaj ze ścieżki w króliczym lesie, skarbie, powiedziała jej mama, kiedy wychodziła. Czerwony kapturek szła przez las radośnie śpiewając piosenki. Ciekawe, dlaczego nazywają to króliczym lasem. Nie widziałam tu jeszcze ani jednego królika. Czerwony kapturek doszła do drogi pełnej kwiatów. Były tam przeróżne kolorowe kwiaty. Zbiorę trochę kwiatów dla babci. Ucieszy się. Podczas gdy czerwony kapturek zbierał kwiaty, nawet nie zauważyła, że zbacza ze swojej ścieżki w głąb lasu. W tym momencie usłyszała odgłosy dochodzące z krzaków. Nagle pojawił się przed nią wielki, zły wilk. Czerwony kapturek bardzo się przestraszyła, gdy zobaczyła wilka. Upuściła koszyk, który niosła. Wilk skoczył bliżej niej, zebrał ciastka, które wypadły z koszyka i oddał je czerwonemu kapturkowi. Czerwony kapturek była zaskoczona niespodziewanym gestem wilka. Dziękuję. Gdzie się wybierasz, dziewczynko? Do domu mojej babci, żółtego domku na końcu lasu. Babcia źle się czuje. Niosę jej ciasteczka i ziółka. Doprawdy. Możesz mnie nazywać czerwonym kapturkiem, tak jak wszyscy. Pobiegnę tam pierwszy i dam znać twojej babci, że jesteś w drodze, więc możesz dalej zbierać te piękne kwiaty. W tej samej chwili wilk usłyszał strzały ze strzelby myśliwego i pobiegł tak szybko, jak tylko mógł. Czerwony kapturek rozejrzała się dookoła. Zdała sobie sprawę z tego, że się zgubiła i zaczęła płakać. Słysząc jej płacz, myśliwy zbliżył się i stanął koło niej. Co ty tu robisz sama, mała dziewczynko? Tu jest bardzo niebezpiecznie. Szukam wielkiego, złego wilka, którego próbuję złapać od bardzo dawna. Czerwony kapturek była bardzo zawstydzona tym, że nie posłuchała mamy i weszła w głąb króliczego lasu, więc nie mogła powiedzieć myśliwemu, że spotkała wilka. Ach, więc niosę ciasteczka dla babci, która mieszka na końcu lasu i zgubiłam się. Zatem zaprowadzę cię do domu twojej babci. I ruszyli w drogę. W tym czasie wilk pobiegł krótszą drogą do domu babci. Zapukał do drzwi. Babcia zapytała: Kto tam? Wilk zmienił swój głos. To ja, babciu. Czerwony kapturek. Przyniosłam ci ciasteczka i świeże zioła z lasu. Drzwi są otwarte, moja droga. Możesz wejść. Wilk uśmiechnął się nikczemnie i wszedł do środka. Chwilę potem czerwony kapturek i myśliwy dotarli do domu babci. Dalej, mała dziewczynko. Biegnij szybko do babci. Myśliwy poszedł w swoją stronę. Czerwony kapturek zapukała do drzwi. Babcia zapytała ze środka. Kto tam? To ja, babciu, czerwony kapturek. Drzwi są otwarte. Możesz wejść, kochanie. Czerwony kapturek zawahała się przez chwilę, ponieważ głos, który usłyszała, brzmiał trochę inaczej niż głos jej babci. Przypomniała sobie, że babcia jest chora. Pewnie babcia ma taki głos, bo jest chora.
Czerwony kapturek otworzyła drzwi i weszła do środka. Wilk, przebrany za babcią, w jej szlachmycy i okularach leżał w łóżku. Zasłonił również zasłony, aby w domku było ciemno i czerwony kapturek nie mogła go rozpoznać. Dziękuję, kochanie, że przybyłaś tak długą drogę, aby przynieść mi jedzenie. Podejdź tu do mnie, niech cię przytulę. Chodź bliżej, chodź bliżej. Czerwony kapturek postawiła koszyk na podłodze, ale nie podeszła zbyt blisko łóżka, ponieważ jej babcia wyglądała inaczej. Dlaczego twoje ramiona są takie długie, babciu? Żebym cię mogła lepiej przytulić. Dlaczego masz takie wielkie uszy? Żebym cię mogła lepiej słyszeć. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym cię mogła lepiej widzieć. Ale dlaczego masz takie ostre zęby? Żebym cię mógł zjeść. Wilk wyskoczył z łóżka i rzucił się na czerwonego kapturka. Pomocy! W tej chwili czerwony kapturek zrozumiała, że to nie jej babcia leżała w łóżku, tylko wielki, zły wilk. Zaczęła biec. Pomocy! Pomocy! Myśliwy usłyszał krzyk czerwonego kapturka. Pomocy! Pomocy! I pobiegł prosto do domku babci. Wpadł do środka i natychmiast złapał wilka. Nareszcie cię mam, wielki zły wilku. Teraz jesteś w moich rękach. Myśliwy otworzył brzuch wilka i uratował babcię. Dziękuję za uratowanie, panie myśliwy. Nie ma za co, ale obiecaj mi, mała dziewczynko, że nigdy nie zapomnisz, o co prosiła cię twoja mama. Babcia z wielkim apetytem zjadła wszystkie ciasteczka, które przyniosła jej wnuczka. Zagotowała lecznicze zioła, napiła się ich i od razu poczuła się dobrze. Czerwony kapturek obiecała babci, że nigdy więcej nie będzie rozmawiać ze złym wilkiem. Czerwony kapturek wracała do domu przez las, śpiewając wesoło. I znów spotkała tego samego wilka. Wilk został ukarany przez myśliwego i musiał sprzątać las. I był bardzo zawstydzony tym, co zrobił, kiedy zobaczył czerwonego kapturka. Króliczy las znów był pełny radości, królików i kwiatów. Tak, jak to było przedtem. Pewnego razu w małym domku żyły sobie trzy małe świnki i ich mama. Nadszedł czas, aby świnki opuściły dom i rozpoczęły samodzielne życie. Mama zawołała je do siebie. Kochane dzieci, nadszedł czas, abyście poszli w świat. Idźcie i zacznijcie nowe życie, ale nie zapomnijcie, cokolwiek robicie, róbcie to najlepiej jak potraficie. To jedyny sposób, by przeżyć. Troszkę smutne, ale też podekscytowane świnki pożegnały się z mamą i wyruszyły w drogę. Po krótkim czasie znalazły kawałek ziemi, na której mogły wybudować własne domki. Najmłodsza świnka postanowiła zbudować swój dom ze słomy. Pomyślała, że to najprostszy i najszybszy sposób budowy domu i dzięki temu miała czas na zabawę. Budowa domu zajęła najmłodszej śwince jeden dzień. Zawołała inne świnki. Hej chłopaki, właśnie skończyłem. Najstarsza świnka obejrzała dom. Okej, ale ten dom w ogóle nie wygląda solidnie. Jak ochroni nas przed wilkiem? Najmłodsza świnka nie przejęła się słowami brata. Nie martw się, nic się nie stanie. Okej, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem.
Średnia świnka postanowiła, że zbuduje domek z drewna. Postanowiła zbudować domek z gałęzi, które zebrała w lesie. Budowa jego domku zajęła 3 dni. Był on troszkę bardziej solidny niż dom ze słomy. Najstarsza świnka podeszła do niego. Kochany braciszku, wykonałeś świetną robotę, ale ten dom nie wygląda na bezpieczny. Jak ochroni nas przed wilkiem? Średnia świnka odpowiedziała. Nie martw się, mój domek jest bardzo bezpieczny. Dobrze, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Kiedy dwie małe świnki świetnie się bawiły w swoich nowych domkach, najstarsza świnka wciąż ciężko pracowała, ponieważ budowała dom z cegieł i kamieni. Młodsze świnki uważały, że wysiłki ich starszego brata są bez sensu i tylko się bawiły. Dlaczego się tak męczysz, kiedy możesz zrobić to tak szybko jak my? On jest taki przestraszony. Najstarsza świnka nie przejmowała się słowami swoich braci. Pracowała ciężko cały tydzień, aż w końcu dom z cegieł i kamieni był gotowy. Następnego dnia głodny wilk pojawił się w pobliżu ich domów. Najpierw stanął naprzeciwko domu ze słomy. Najmłodsza świnka odpoczywała w swoim domku. Wilk zapukał do drzwi. Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka, jeśli nie chcesz, żebym chuchał i dmuchał i zdmuchnął twój dom. Nie możesz mi nic zrobić, mój dom jest solidny. Wilk zaczął chuchać i dmuchać. Zdmuchnął dom, ale mała świnka zdołała uciec. Dobiegła do drewnianego domku swojego brata. Zapukała do drzwi. Kiedy średnia świnka otwarła drzwi, najmłodsza świnka wbiegła do środka. Szybko, zamknij drzwi! Wilk zaraz tu przyjdzie! Nie martw się, nic nam nie zrobi w tym domku. Po chwili wilk przyszedł pod drewniany dom i krzyknął. Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka, jeśli nie... Zacznę chuchać i dmuchać i zdmuchnę twój dom. Nie uda ci się zdmuchnąć mojego domu. Wilk zaczął chuchać i dmuchać, aż drewniany dom się rozpadł. Obydwie świnki szybko pobiegły do domu najstarszego brata, aby uchronić się przed wilkiem. Braciszku, wilk tu idzie. Co my zrobimy? Najstarsza świnka bardzo pewnie odpowiedziała. Nie martwcie się, wilk nie zdoła wejść do tego domu. Chwilę później głodny wilk podszedł do domu trzeciej świnki i krzyknął. Otwórzcie drzwi i wpuśćcie mnie do środka, jeśli nie, to zacznę dmuchać i chuchać i zmuchnę wasz dom. Nawet nie próbuj, zły wilku, nie zdołasz wejść do tego domu. Wilk bardzo się rozzłościł. Zaczął dmuchać i chuchać, ale nic się nie stało. Nie potrafił zdmuchnąć tego domu. Próbował i próbował, ale nie udało mu się ruszyć nawet jednej cegły. W końcu tak się zmęczył, że zdecydował się dostać do domku inną drogą. Dostrzegł komin na dachu i zaczął się wspinać. Gdy świnki zdały sobie sprawę, że wilk wspina się na dach i chce wejść przez komin, szybko rozpaliły ogień w kominku i postawiły wielki gar wody na środku kominka. Wilk wspiął się na komin i wskoczył do środka. I wpadł wprost do gotującej się wody. Pomocy! Parzy! Ratunku! Pomocy! Nareszcie, nie obawiając się już wilka, świnki przytuliły się radośnie. Następnego dnia 3 świnki poszły do mamy, aby opowiedzieć jej o tym, co się wydarzyło. Najmłodsza świnka podeszła do mamy. Miałaś rację, mamo. Cokolwiek robimy na tym świecie, musimy robić to najlepiej, jak potrafimy. Jeśli się bardzo starasz, to osiągniesz sukces.
Od tego dnia młodsze świnki już nigdy nie były leniwe. Zaczęły pracować tak ciężko jak ich starszy brat i wiodły szczęśliwe i bezpieczne życie.